Szkrecik? Co tak siedzisz i się gapisz? Co? To chciałaś powiedzieć, co tak siedzisz i się gapisz? No właśnie. Zrobiłbyś coś! Zrobiłbyś coś, co? Co ty gadasz? No to samo co ty. A przecież to nie ma sensu. No, tak samo jak u ciebie. Ach, Bercik. O, Andzia, Andzia. Że ja wyszła za takiego lenia. Że ja wyszła za takiego lenia. Jak ja cię wpada w ten głupi łeb. A wiesz czemu? Ja cię znowu po prostu, ty od 10 lat godasz bez przerwy to samo. Jak Wojciech Jaruzelski. A wiesz czemu? Bo ciebie się nie podoba, że ja odpoczywam. Bo ty nic nie robisz, ty ino odpoczywasz. Odpoczywasz, odpoczywasz, jeszcze raz odpoczywasz. Przecież jak ktoś tak ciągle odpoczywa, to się chyba męczy, nie? A widzisz, nareszcie żeś to zrozumiała. A jak się człowiek męczy, to powinien odpocząć. No, a ty niby co takiego robisz? Rolady robię, a Zbyszek przyjedzie na obiad i my się fajnie śląski obiód. To jest rolada, ja? Andzia, jak moja mama robiła rolada, ja ci powiem, bo lepiej robić, nic nie robić, jak robić byle jak. O, teraz to... Ty głupoty godasz. A co ja robię byle jak? Co ja robię byle jak na przykład? No właśnie, choćby ta rolada, no. Andzia, ja ci powiedział, moja mama, jak kiedyś robiła rolada, to jak ona robiła ta rolada, to normalnie, no... No nie wiem, no. A ty jak robisz rolada, to... Wiesz co, zrób się lepszą, ja? Weź to schowaj lepiej. Zrób się lepszą! A powiem ci, jakby chciał, to bych ci udowodnił, że zrobiłbym lepszą. Proszę bardzo, więc to jest, rób! Zrobię se, udowodnia ci. No to rób! Moszyj się, że mi się nie chce. Proszę bardzo, Zbysiu, czekaj, jak ja ci to bym podać, tak żeby się nie rozwaliło. Takie mięciutkie mięso, wiesz? Aha. Proszę bardzo. Miam, miam, miam. Ale jak pięknie pachnie. Och, ty, Andzia, ty to masz dobrą rękę do takich Powiedz spraw. Powiedz to Bercikowi. No nie Bercik? No tam. No co? Co je tam? No, powiedz naprawdę, że tobie takie rzeczy smakują. Wiesz co, tak. Wy w Warszawie w ogóle nie macie smaku. A jak nie chcesz, to nie musisz, po co cię mu męczyć? Pewnie, że nie muszę. A Zbyszek, ty jak chcesz, to jedz. On nie musi. Pewnie, że nie muszę. Smacznego, Andzia. Jasne. Andzia gotuje takie świństwa, a ja to po tym muszę jeść. A, ale oczywiście to ja jestem zły, nie? Ja jest zły, bo to ja nic nie robię. Co jeszcze by tam opieprzysz? Że do kościoła nie chodzisz na przykład. Już temu naszemu księdzowi to w oczy nie umia spojrzeć. Ty, Zbyszek, ty powiedz naprawdę, że ciebie takie rzeczy smakują. Bercik, to jest bardzo dobre. Chcesz kawałek? No coś ty, żebyś się łotrył, coś ty. Chociaż nawet fajnie pachnie, wiesz? Miam, miam, miam. No, nawet całkiem fajnie pachnie. Śmierdzi. Andzia, nieprawda. To jest najlepsza rolada na świecie. No i lepsza, ty się znasz, opie. No i smaczniejszą potrawę, jaką my jedli, to była nasza słynno, poczciwo, wojskowo grochowa. Zbysiu, to ci jest? No, widzisz? Już mu zaszkodziło, Andzia. Już mu zaszkodziło. Ty i te twoje jedzenie. Zbyszek, a przypomnij się, jak my ją jedli na poligonie. Bercik, nie przypominaj mi, jak myśmy jedli ją na poligonie. Andzia, poproszę chusteczkę, co? O, widzisz, Andzia, na same wspomnienie tej grochowy Zbyszek się aż wzruszył. Tak, tak. Wzruszyłem się. Wzruszyłem się aż do samych trzewi. Ty. Daj spokój, nie przypominaj mi o tym, no. A przypomnij się naszego kucharza. Bercik, już mnie nie przypominaj o tym naszym kucharzu, proszę cię. Jak on ugotował bigos. Tak, tak, jak on gotował, ja wiem. Nikt tak nie gotował jak on, nie ma to tamto. No, zwłaszcza ten bigos, przypomnij się, jak to pachniało. Bigos. Jezus Maria. Andzia, przepraszam, ale ja już dziękuję, ja nie będę tego jadł. Co, nie smakuje ci, Zbysiu? Bo... Nie, 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 to nie Patrz! I Zbyszkowi nie smakuje twoja słynna rolada. Nie smakuje mu, biedaczek. Cóż to się stało, ty? Co, Bercik? Przepraszam, Andzia, nieprawda. Rolada jest wyśmienita. Bercik, ja rozumiem, że ty bardzo mile sobie wspominasz wojsko. I ja również. Ale ten nasz kucharz... Ten nasz kucharz to był w gruncie rzeczy porządny facet. Chociaż ta, różnie na nim tam psy wieszali, ale ja swoje wiem, wiesz? Oj, przestań bronić tego truciciela, ty.
Bo wiesz co, Zbyszek, dziadek od Bercika też był kucharzem i też we wojsku. Ale naprawdę? No, no to przepraszam. W czasie wojny kucharzył, wiesz? Aha. Jak mój dziadek nagotował grochówy, to nasi za jeden dzień Berlin zdobyli. Tak ich pędziło. O tak, to prawda. Tak jest. Coś mogę na ten temat powiedzieć. Bo jak chłop zrobi coś profesjonalnie, to zrobi profesjonalnie, a baba jak coś zrobi, to już... Okej, okay, a dzisiaj ty gotujesz. Proszę bardzo, co to taką sztuka ugotować? Sztuka nie sztuka. No zrób się swoja rolada dzisiaj na kolację. Na kolację? Po co? Przecież już jedna jest, nie? Nie, ta biera ze sobą. Prysi. Wiesz co, ona myśli, że chłop nie umie gotować. Czy chłop nie umie ugotować takie rolady? Zbyszek, powiedz. A nie, nie, nie. Andzia, co prawda, to prawda. Jak się chłop za coś weźmie, tak profesjonalnie, to zawsze będzie lepszy od kobiety. No nie gniewaj się, ja tak uważam. No widzisz, dobry, dobry warszawiok. Ja? Okej, okay, dobra. Wychodza. Kobiela do Krysi, pracę o 9:00 i chcę widzieć ta wasza profesjonalna rolada. A to dokąd? No do śmieci. No coś ty zwariowała, rolada do śmieci? To jest grzech przeca. Coś ty powiedział? Grzech? Dobrze słyszała, grzech ja? Ja, bo wiesz co, chyba że mnie przekonała, chyba pójdę do kościoła się wyspowiadać, wiesz? Tak pójdę, zanim to nastąpi, to się zrobi jeszcze żal za grzechy i pokuta. Pokuta? Jako pokuta? No nie wiem, nie wiem, no. O, wiem. Za pokuta to ją zeżerał od Zbyszka ta rolada. A w zasadzie dużo żech nagrzyszył, to tatysz. Jeronie, jak jo się wyda męczyć. Jak jo się wyda męczyć. Pokuta. Panie kucharz, masz wszystko? Mam wszystkie składniki. Cich, ale czy to musi być koniecznie rolada tropikalna? Nie tropikalno, ino śląsko rolada tropikalno. Aha, ale co to takiego jest? No tak doprawdy to ja jeszcze do końca nie wiem. Jak to nie wiesz? No nie martw się, my Andzi udowodnimy na co nas stać. Cich, ty chcesz gotować coś, o czym nie wiesz? Nie masz na to przepisu, nic? Zbyszek, zapamiętaj się, że kucharz to jest artysta. A artysta nie lubi być ograniczany, rozumiesz? Niczym, niczym, a co dopiero jakimiś durnymi przepisami. Dobra, artysta artystom, ale wiesz, no ty, swoje musi wiedzieć. Spokojnie, no. Weźmy na przykład Chopin. A co ma do tego Chopin? No, co Chopin napisał, no? Chopin dużo rzeczy napisał. No, przykład jeden, no. Na przykład Mazurka napisał. Proszę bardzo, Mazurek. Chopin wymyślał Mazurek, nie? Ty, dobrze się składał. Andzia też ostatnio upiekła Mazurek. Aha. Nie? No to co? Słuchaj, Chopin wymyślał Mazurek, nie? I co ty myślisz, że co? Że on wziął przepis na Mazurek skąd? Z książki kucharskiej, tak? Raczej z książki muzycznej. A bo co myślisz, przyszedł do filharmonii, go do... Dobry Chopin, to jo Chopin, słuchajcie, mam do was problem, muzykanty, pójdźcie sami, no. Nie macie jakaś przypadkiem przepisu na Mazurek, bo jak nie przyniesa do chałupy, to staro mi do łeb. I co ty myślisz, tak było? No nie wiem, jak było, Bercik, no. Nie, tak nie było. Słuchaj, Chopin przychodził do domu, rozumiesz? Siadał w fotelu, wypijał piwo. Potem drugie piwo, rozumiesz? I naraz go do... Mom! Eureka, rozumiesz? Aha. Woło starą go do... Trzecie piwo! Aha. Wypijał piwo i wymyślał Mazurek, nie? Rozumiesz? I tak myślał... I co wymyślił? No Mazurek, a ja też tak wymyślił, dokładnie. I to bez piwa! Słuchaj, uważaj, jakie mamy składniki. No ciekaw jestem, jak? Możesz tak. Winerki, mąka, mięso, kukurydza, ananas. I zaraz, Bercik. Olej. Poczekaj, ty chcesz z kukurydzy robić rolatę? I makaron. Z makaronu rolady chcesz robić? Nie z makaronu, ino z makaronem. Bo to będzie rolada italiana, rozumiesz? A, ciekaw jestem, czy to będzie dobre. Chłopie, to będzie rolada masakra italiana, au revoir, s'il vous plaît. Będzie tako, palce lizać. Chyba, co ty, nie wierzysz w mój geniusz? Chłopie, to będzie rewelacją, wiesz? Będzie rewelacją, ty, panie kucharz. Ty, wiesz co,
Ty to tak godasz jak ta stara od Chopina, wiesz? A skąd wiesz, jak gadała stara od Chopina? No ja już tam baby z dół, wiesz, na pewno godał. Frycek, a czy to będzie dobre, pieruna, czy to będzie dobre? A on i godał, już ty babo durno, siedź cicho, bo jak cię gwizna w łeb, to zaraz wszystko będzie dobre, wiesz? Tak godał i on nie słuchał i no robił swoje. Tak. Wiesz, tak robił. Kurde, Rolada de Dur, Opus 24, Mieszkania 5, orkiestra TUSZ! Idziemy się przebrać. Panie i panowie, attention, attention, Rolada de Dur, Opus 24. Zaczynamy. No dobra, no i co dalej? No co dalej? Główna linia melodyczna, mamy załatwioną. Teraz artysta będzie się zajmował aranżacją. Kaj jest kukurydza. No właśnie, no. Chyba nie mamy, wiesz? No jak to nie mamy? Przecież jak kupił, a co to jest? No, to nie jest kukurydza. Nie? A co to jest? To jest popcorn. Jak to przesapuje? Wyraźnie napisane. 100% ziarno kukurydzy. No, no właśnie, to jest ziarno, nie kukurydza. Pierona, a kukurydza to nie jest ziarno, co? Przecież ziarno. To co, będziesz jadł ziarno? Tu jest napisane, żeby to wciepnąć na patelnia i za chwilę będzie gotowo kukurydza, no. Tak, tu jest napisane ziarno kukurydzy niskokaloryczne dla odchudzających. No widzisz, proszę bardzo, dodatkowo się odchudzisz. Sypi! Zobacz. Dawaj, dawaj. Tak. Tu, tu możesz. Aha! No, sypaj, tu. Jeszcze, jeszcze, nie żałuj tam. Całe to sypaj, no, dobra. Woda się gotuje. Dobra, co dalej? No co dalej? Jak się woda gotuje, to trzeba wciepnąć makaron. Coś ty zapomniał, że to jest rolada italiana, rozumiesz? Z makaronem. Zaraz, Becik, zaraz. Ty chcesz robić roladę z makaronem? Nie dyskutuj i no sypaj. Dobra, proszę. A już? No co już? Sypaj, hopie, do końca. Jeszcze? Sypaj, sypaj, nie żałuj, żeby Andzia zaś nie powiedziała, że jej czegoś wydzielamy czy żałujemy. Syp. Jeszcze? No nie jeszcze, pieruna, taka mała paczka, ty. Syp wszystko. Sypaj, sypaj. No, ty tak wydzielasz jak Andzia. Zobaczcie, tak. Chodzi o to, żeby nie było za dużo, po co? Hopie, zapamiętaj się. Zasada dobrego kucharza. Prawdziwych, dobrych nudli, czyli makaronu, nigdy nie jest za dużo. Tak godał mój dziadek, a pamiętaj, że on był kucharzem na wojnie. Ty wiesz co, Becik? Ty coś dużo mówisz o tym swoim dziadku. A może on był złym kucharzem, co? Coś ty powiedział? Co? Mój dziadek był złym kucharzem, tak? Hopie, on gotował te nudle pod niemieckim ostrzałem. Hopie, i gotował te nudle. I to dobrze gotował. To był kucharz ekstrem. No dobra, dobra, no już, dobra, dobra. Ty w ogóle wiesz, co to znaczy gotować nudle pod niemieckim ostrzałem. Ty wiesz, ja? Ty wiesz, hopie. No dobra, dobra. Guzik wiesz, bo skąd możesz wiedzieć? O, dobra, Bercik, no dobra. Makaron już się gotuje. Co dalej? Co dalej? No co? Kiełbasa, czyli wuszt. Co, wuszt? Tu masz wuszt. Ale Bercik, ty jesteś pewien, że kiełbasa pasuje do rolady? Hopie, pamiętaj, że prawdziwy artysta nigdy nie jest pewien do końca. Prawdziwy artysta ma przeczucie. A? To ty się zapytaj tego swojego przeczucia, czy kiełbasa pasuje do rolady. Nie no, warszawiak mi będzie godał, co pasuje do rolady, wiesz? No już dobra, dobra. No, wy w tej Warszawie, wy byście chcieli tak o wszystkim decydować, nie? No dobra, okej, dawaj te kiełbasy. No, burz. Gdzie te kiełbasy? Tu. No. 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 Co ty? Au! Au! Co? Zbyszek, ja tutaj tworzę, a ty mi co? Co ty? Au! Co? Co ty mi szczylosz plecy, ty? A to nie ja! Kupla z wojska, szczylosz? To nie ja! A kto? Nie wiem. Padnij! Pani ostrzał! Aha! Zbyszek, Jeronie, co my zrobimy teraz? No co? Nie wiem. A co to jest? To jest no szczylo, wojna, ale z kim? Wojna z popcornem, nie ma to tamto. Ja? Z popcornem? Co zrobić? No co zrobić? Becik, jak tak poganiasz troszeczkę po kuchni w tej nazad, to zaraz schudniesz, nie ma to tamto. Jeronie, co robił mój dziadek? Co robił mój dziadek? No co dziadek? A twój dziadek nie zostawił pamiętniku? Nie, to miał być popcorn do odchudzających się, a nie do batalionu wojska na manewry. A Becik, jak sobie tak trochę polatasz po kuchni za tymi ziarenkami, to zaraz schudniesz, nie ma to tamto. Wyszek, ale czy my przeżyjemy? A dziadek? Przeżył. A, to my też nie żyjemy. No dobra, i co teraz? Co? Co trzeba zrobić, żeby to przestało? Weź im odetnij tyły. Ale jak? No jak to jak? No, zakręć. Czekaj, ała.
No. Przerwali ogień. No i bardzo dobrze. I wiesz co, Becik? Czy nie lepsza byłaby taka kukurydza normalna, wiesz, ta w kolbach? To by nam ułatwiło zadanie, co? Przestań marudzić. Co ty myślisz, jak mój dziadek zdobywał Berlin, to też przychodził go do... A co, lepsza by może była bomba atomowa, to by nam też ułatwiło zadanie. Po co bomby normalne? Fiernań, nie dyskutuj, walczymy dalej. Wyszek, no ostatecznie kolacja idzie zrobić ze wszystkiego. Jokaś tak? Wyczytał, że widział potem na takim filmie, że w Afryce nawet jak chycą wędża, to oni tego wędża ugotują, wiesz? Wędża. Wyszek, wiesz co? Ale żart, dupi żart, wiesz? No ale pokonałeś wieża, nie ma to tamto. No dobra, co teraz? Co teraz? No dobra, czekaj, co mamy? Mleko, musimy zagotować mleko. Co? Ale po co ci mleko? Cicho, nie wiem jeszcze, nie wiem, ale mam natchnienie. Czym tym zagotujemy mleko. Czajnik z gwizdkiem, mleczny sztuk raz. O kurde. Uważaj, trochę można rozlewał. No. Dobra, czekaj. Czekaj, lejmy. Mleka starczy. Jak tu się będzie gotować, będzie gwizdać. Ale... Słuchaj, czekaj, poczekaj, nie da. Ale po co ci te mleko, no? Poczekaj, tak. Mleko mamy. Raz. Kukurydza. Ale do czego ci te mleko? Załóżmy, że kukurydza... Nie przeszkadzaj mi. Kukurydza mamy, to się pozbiera. Mięso jest. Co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze? Aż się nie mogę doczekać. No, dobrześ powiedział. Panierka. A żeby była panierka, trzeba jajca. Co jajca? No jajka, żeby była panierka, trzeba jajka. Kurde, Bercik, powtarzam ci, jak to? Panierka do rolady? Kurde, blade, ty teraz tak samo godasz jak ta stara od Chopina, wiesz? Jaka stara od Chopina? No ona też, on też na pewno wymyślał tego mazurka, a ona stała nad nim godała, no mu na pewno. A popierona ci ten bemol, po co ci ten bemol? Czy w tym miejscu nie idzie piznąć jakąś normalną nutkę, nie jakieś głupie bemole, ty tamagoczy durne moje kochane? Na pewno tak do niego gadała, wiesz? No. Ale wiesz co, on ją nie słuchał i dlatego zrobił kariera. Robimy panierka, nie dyskutuj. Rozumiem, dobrze, no dobrze. Becik, wiesz, ja nie wiem, czy ty zrobisz tą roladę, ale mógłbyś występować w turnieju Wielka Gra w temacie Fryderyk Chopin, co? Co? Natchnienie cię opuściło? Zbyszek, jak się rozbiło jajko? Jak to jak? To pan Chopin takich rzeczy nie wie, no. Ty wiesz co, cię porąbało? Ja ci tu godam o rozbijaniu jajec, co ma Chopin wspólnego z jajcami, ty? No myślałem, że... No nie myślałem, ty, to niby ja tutaj wychodzę na świra, tak? Ja jest świr, ja ci godam o jajca, a ty o Chopinie, Zbyszek, wiesz co? No dobra, rozbija, no już, no. No ale u nas w domu zawsze Andzia rozbijała jajca. Mhm. No to spróbuj, ale... o czoło. Co? No, dobry żart, o czoło, wiesz? Kiedy naprawdę? Mój tatuś rozbijał jajka o czoło. Tak? No to teraz to ja już pora rzeczy rozumiem, wiesz? Co rozumiesz? No, twój tata tak rozbijał te jajca o czoło, rozbijał, a potem się Zbyszek urodził, nie? To teraz ja nic z tego nie rozumiem. Nie musisz, dawaj no jakiś talerz czy coś. No. Uważaj, to będzie jak u szoguna, badaj, przecięcie perny. Kto to tu postawił? No co za mnie się pytał? Kto tu postawił ten olej? A kto kupił olej? Co? No kto? Ja kupił olej, ale ja go tu nie postawił. A kto smażył popcorn? Popcorn się smaży na oleju? No i co? Tak? Wiesz co, Becik, w życiu nie widziałem takiego połamańca, takiego tak? Porąbanego psychopaty. Jak u was na Śląsku są takie same świry, to wiesz co? No ty, warszawski gigi! Nie, Rola, masz. No jak uważaj, jak kurnicie przydałaś? Mąka, jajca już mamy jedne na ziemi, drugie jajce. Mąka. Daj ten drugi. Ja sam mam więcej, nie będę robił. Ty ze mną nie będziesz robił, ja to wszystko przez ciebie. Co przez ciebie? Ty musisz wiedzieć, jak to się tu robi. Bercik! No co Bercik, kurczę? Myślisz, to przekuj! No co ty, kurde, robisz? Coś jest porąbany. Pana by wyglądał by. Kurczę, blady. Co za człowiek, jajku. Bercik, wiesz co? Ja nigdy więcej z tobą nie będę smażył, ani popcornu, nie będę robił żadnej rolady. O, Wyszek. Cicho. Bercik, już nic nie mów. Błagam cię. Może lepiej będzie, a my się nie będziemy ruszać, co? Bercik, ja idę stąd. Tak, Wyszek, nie martw się, pamiętaj.
Moja wojna, twoja wojna, nasza wojna. Pamiętaj, że naszym wrogiem jest Andzia. Tak. O, ja chyba idzie, uważaj. No, cholera, jak to się stało, że wiesz co, Beczik, prawda, że niechcący się ta torebka rozsypała, a bo wiesz jak to było, bo to było tak, że... Oprawcy, jak myśmy... oprawcy, że jest! Jezus Maryjo! Jezus Maryjo, coś ty tu zrobił? Andzia, Beczik, ja ci to wszystko wytłumaczę. Co to jest? Andzia, to rolada. Rolada, to jest taka rolada italiano tropicana, czy coś takiego. Tak, śląsko. No, śląsko. Właśnie, Andzia, wybacz, ja ci to wszystko wytłumaczam. No, wiesz, no, skoro mój dziadek był kucharzem i to na wojnie, to wiesz, no. A wiesz co, wojna, to ją widzę, żeś ty zrobił. Ale możesz mi powiedzieć, kto jest ten kucharz? Ała! Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami, z pyska szło poznać.